Witam serdecznie, ja nazywam się Artur Słotwiński i zapraszam na prezentację pianina Heinemann model UP120. Jest to instrument bardzo dobrej jakości i tylko w tej okazyjnej cenie dostępny tu w linku pod filmem. Tam dowiedzą się Państwo wszelkich szczegółów dotyczących tego instrumentu, natomiast ja na tą chwilę chciałem powiedzieć kilka słów o tym znakomitym instrumencie. Jak wiemy, fortepian zajmuje dużo miejsca i często jest wielokrotnie droższym instrumentem w zakupie niż pianino. Natomiast na przykład tego typu instrument znajdzie zastosowanie na przykład w mniejszych przestrzeniach, gdy nie możemy sobie pozwolić na umieszczenie tam fortepianu, na przykład w drobnym studenckim mieszkaniu. Jest to znakomity instrument do właśnie tego typu zastosowań, do ćwiczenia. Może na nim ćwiczyć student Akademii Muzycznej w mieszkaniu. Można tutaj również założyć system Silent, także w nocy ćwiczenie nie będzie stanowiło problemu. Jest to ekwiwalent małego fortepianu i instrument skonstruowany w oparciu o najwyższej jakości podzespoły. Tutaj będę się posługiwał ściągawką, bo sporo jest tych firm, głównie niemieckich, które będę wymieniał, a które tutaj mają swój znaczący wkład w konstrukcję tego instrumentu. No, kluczowe elementy, z których składa się to pianino, jak na przykład struny, są firmy Reslau. Jest to firma, która montuje struny niemal wszystkich fortepianach na całym świecie, począwszy od Steinwaya. Mamy młotki Abel, tak zwane z unterfilcem, z podwójnym filcem. To będzie widać za chwilę podczas takiej, tak zrobię taki przejazd kamerą po wnętrzu instrumentu. Zastosowano również filce firmy FFW Würzen, również niemiecka firma. Serce tego instrumentu, czyli płyta rezonansowa, jest zbudowana z sitkajskiego świerku. Nawet jak tutaj mówię, to słyszę jak jak rezonuje ten instrument. Tak jest wrażliwy po prostu na drgania cząstek powietrza. Do tego żeliwna rama, którą będzie widać na prezentacji, jak tutaj, prawda, zdejmę płytę czołową i Państwu pokażę mechanizm. A co do mechanizmu, jest to mechanizm identyczny z tym produkowanym przez firmę Renner. Można powiedzieć, że jest to mechanizm typu Renner, bo taki, prawda, Renner montowany w pianinach europejskich marek, to są często wydatki rzędu małego fortepianu. A tutaj jest niezwykle okazyjna cena za instrument fabrycznie nowy. On dopiero przyjechał tak jak jest, to za chwilę Państwu pokażę jego brzmienie. Mamy tutaj elementy oksydowane, trzy pedały, przy czym środkowy to tak zwany system cichej gry, pokrywa klawiatury, premium opada nam wolniutko, nie ma możliwości przytrzaśnięcia palców przez małych, ciekawskich urwisów. Myślę, że mogę przejść teraz do
prezentacji brzmienia. Usłyszymy jedną z najsłynniejszych kompozycji fortepianowych, Światło Księżyca, Claude'a Debussy'ego. Proszę się wsłuchać, jak ciepłe brzmienie ma ten instrument. Jak tylko on przyjechał i zagrałem parę dźwięków, od razu go polubiłem. Myślę, że moja opinia nie jest odosobniona. Nagranie jest sauté, bez żadnych tutaj przetworzeń, pogłosów. Nagrywam rejestratorem z wbudowanych mikrofonów w rejestrator. Zapraszam na prezentację brzmienia. Proszę zwrócić uwagę, jak wyrównane w poszczególnych rejestrach jest brzmienie tego instrumentu. Thank you.
słuchaliśmy Światła Księżyca Claude'a Debussy'ego. No, ja czuję się usatysfakcjonowany przede wszystkim szlachetnym, śpiewnym brzmieniem tego instrumentu. Tu z doświadczenia Państwu powiem, grałem na o wiele droższych instrumentach wielkich, wielkich marek. A tutaj no, za ułamek ich ceny oferuje naprawdę piękny instrument. Jeszcze krótka prezentacja poszczególnych rejestrów. Może zaczniemy od basów, prawda? Tylko 120 cm, a jaki wyraźny, prawda, tutaj wyraźna jest podstawa basowa informująca o tym, że jest to na przykład dźwięk C. W wielu podobnych instrumentach ze względu na pewien kompromis przy tej samej wysokości zastosowano standardowy układ strun. Tutaj one są bardziej ułożone pod kątem. Dzięki temu można było uzyskać lepszą podstawę basową. Mniej mamy tutaj, prawda, tych alikwotów takich niepotrzebnych. Średnica tutaj plus bas to na przykład Chopina Preludium E-dur. Tylena, również Chopin. Niezwykle responsywna mechanika. Bez problemu człowiek tutaj jest w stanie się przesiąść z innego instrumentu na ten i od razu ręka od razu zaprzyjaźnia się z klawiaturą. Czyli, prawda, najwyższa góra. Niezwykle szybka mechanika. Edycja dorównująca tej fortepianowej. Najwyższy rejestr, dyskant. A teraz, proszę Państwa, zapraszam na krótką prezentację wnętrza. Jeszcze raz. O, tak można w nieskończoność. Obejrzymy sobie wnętrze instrumentu. Tak jak mówiłem, mamy tutaj płytę rezonansową z regionu Sitka na Alasce. Jest to lity świerk. Szczegóły. O, to jest dziecinnie proste. To też jest ważne. Wszelkie szczegóły w opisie. O, i już widzimy mechanizm. Zaraz zrobię tutaj najazd kamerą. I zerkniemy sobie po prostu na szczegóły.
Myślę, że to widać. Młotki z podwójnym filcem. Właśnie to są te filce Wirzen. Solidna, żeliwna rama. O, tu. Moderator, system cichej gry. Solidna strojnica. Kołki strojeniowe, mocno osadzone w sztyftach. Dzięki temu mamy tu pewność, że strój instrumentu będzie stabilny. Także ja już będę podsumowywał prezentację. Zapraszam serdecznie do zainteresowania tą ofertą. Pianino Karl Heinemann. Firma założona w Niemczech w 1874 roku. Dziś produkowana na rynku azjatyckim przez w pełni, prawda, zrobotyzowany, skomputeryzowany system produkcyjny, ale pod nadzorem niemieckich projektantów. Najwyższe tutaj normy jakości. Także serdecznie polecam ten instrument. Artur Słotwiński. Tutaj w opisie link do ogłoszenia. Zapraszam do kontaktu, odpowiem na wszelkie pytania. No i zapraszam do testów. Instrument znajduje się pod Warszawą, w okolicy Piaseczna. Zapraszam serdecznie do testów. No i jest to chyba jedyny egzemplarz Heinemana i wydaje mi się, że jedyna tego typu oferta, gdzie relacja cena-jakość no nie ma sobie równych, myślę. Także dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w jakimś kolejnym teście pianina lub fortepianu.